Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś zrobię sobie kilka słoiczków domowej konserwy, bo tak to chyba można nazwać, albo inaczej kurczaka w galaretce, w słoiku. Przepis naprawdę fantastyczny, szybki w wykonaniu i mamy coś do kanapek, czy do drugiego dania. Wybór należy do Was. Tak więc lecimy z tematem. Mam tutaj kilka udek kurczaka, oczywiście umyte. Odkrojmy to, co nam jest niepotrzebne. I teraz oczywiście musimy kurczaka wytrybować. Ja tutaj ściągam sobie tą skórę. Ze skórą będę działał później. Skóra będzie mielona. Chociaż jeśli Wam się nie chce tak bawić, możecie obrać w całości wrzucić do słoika i po temacie. Ale ja wolę sobie tą skórę zmielić. Tak więc ja teraz trybuję i pokażę wam co dalej. Mięso mam oddzielone od kości. W następnej kolejności ugotuję sobie wywar. Wiecie, wypadałoby coś dodać do tego, jakąś wodę, jakiś płyn do tego mięsa. Więc ja ugotuję wywar, chcę zachować jak najwięcej tych smaków tego mięsa właśnie w słoiku. Jeśli nam się nie chce gotować wywaru, dolejmy wody, też jest ok, ale broń Boże, nie rozrabiajmy jakichś kostek, jakichś zamienników, coś takiego. To w ogóle jest inny smak, inna bajka. W ogóle to by było, wiecie, no, niesmaczne w tym słoiku z takimi zastępczymi produktami. Tak więc ja wrzucam kilka kostek. Powiedzmy, o, w zupełności to wystarczy. Zalewam odrobiną wody. I teraz będę gotował i oczywiście muszę to wystudzić. Jeszcze Wam dodam, że tutaj oczywiście żadnych przypraw nie dodajemy. Sama woda i te kości, które tutaj mamy. Wywar mam wstawiony, a ja mogę zająć się dalej mięsem. Takie grubsze kawałki po prostu delikatnie rozdrobnię. Taką bardzo grubą kostkę. Teraz pozostaje przygotować te skóry. Ja powiedziałem, że zmielę, oczywiście zblenduję. Ja tutaj nie będę brudził maszynki do kilku skór. Wiecie, nie opłaci się. Później więcej mycia. Tak więc tylko zblenduję na drobno. A po to blenduję te skóry, żeby ta kleistość z tych skór rozeszła się po prostu po całym mięsie, po całym słoiku. Wiecie, jakbyśmy to włożyli w jednym kawałku, no powiedzmy sobie szczerze, żeby się to nie skleiło za bardzo. Tu jest większe prawdopodobieństwo, że to wszystko się sklei. No chociaż mięso jest jakie jest, no ale na to wpływu nie mamy. Tak więc ja teraz blenduję. Skóry zblendowane przekładam do mięsa. Pozostaje dodać przyprawy. Ten wywar. I napełniać słoiki. Ale to za chwilę. Wywar mi właśnie stygnie. Tak więc musi ostygnąć i za chwilę dodaję. Teraz przyprawiam mięso, w moździerzu gniotę sobie 2 gramy pieprzu, mnie pieprz czerwony. Tutaj nie dodaję ziela angielskiego. Jakoś do tego mięsa mi nie bardzo pasuje. Tak więc, no chyba, że ktoś lubi tą przyprawę, to jak najbardziej. Tutaj wedle wszystko uznania przyprawiamy według gustu. Dodaję 17 gram soli, sól zwykła, kuchenna, bez żadnej peklosoli. Jeszcze dodam, że mam tutaj równy kilogram mięsa. Do tego jedna łyżeczka majeranku. Ja majeranek uwielbiam, także dodaję właśnie do takich wyrobów.
pół łyżeczki czosnku, jedna łyżeczka papryki słodkiej i jedna odrobina papryki ostrej, ale to dosłownie odrobina. Tutaj z tymi przyprawami nie przesadzajmy, nie dodawajmy za dużo tych aromatów. Po prostu zostawmy ten smak mięsa. Te przyprawy mają być tylko takim dodatkiem. Teraz to wszystko muszę dobrze wymasować. Tak więc jak widzicie, przetwory, słoiki, kiełbacha. Bardzo szybka w przygotowaniu. Może nie kiełbasa, konserwa bardziej. Ale mamy coś fantastycznego, swojego. Czy to do kanapek, czy do drugiego dania, tak jak mówiłem. Tak więc ja teraz to sobie dobrze wyrobię. I za chwilę nakładam do słoików. Tak więc mięso przygotowane. Możemy nakładać do słoików. U mnie słoiki takie bodajże 450 ml. Takie można powiedzieć na raz. Widzicie, te kawałki takie dość solidne, ale takie właśnie mają być. Przy nakładaniu ubijmy to. I zostawmy oczywiście tutaj trochę luzu, powiedzmy 2 cm. Wiecie, tutaj będzie galaretka, tak żeby nam to nie wypłynęło nakrętką. O, coś takiego. Tak więc ja teraz sobie napełniam i pokażę co dalej. Teraz do każdego słoika wlewam dosłownie po odrobinie tego wywaru, bulionu. Jak zauważyliście, tutaj nie ma żelatyny, no ale oczywiście, jeśli ktoś chce, jakichś przeciwwskazań nie ma. Ale wydaje mi się, że to nie ma sensu. Tutaj mamy ten bulion, te zmielone skóry, także tutaj wszystko się nam zsiądzie idealnie. Teraz ręcznik papierowy, ocet. Ja zawsze przecieram to. Jak słoiki, tak również nakrętki. Ocet nam odtuści, zabezpieczy. No chociaż wiadomo, że to będzie pasteryzowane, ale po co tam ma coś być? Teraz każdą nakrętkę. U mnie z tej ilości, jak widzicie, wyszły 3 słoiczki i w sam raz. Teraz zakręcam i będę pasteryzował. Jeśli chodzi o pasteryzację, dzisiaj te słoiki będę pasteryzował przez 2 godziny, czyli poddam procesowi tyndalizacji. Jutro przez 1 godzinę i pojutrze możemy przez pół godziny, ale ja dla pewności robię to przez 1 godzinę. Także 3 dni po kolei musimy to pasteryzować, chcąc mieć produkt trwały. Moje mięso jest już po 3-dniowej pasteryzacji. Czas teraz kosztować tych smakołyków. Tak więc otwieram słoik. O. Jeszcze niezbyt dobrze się schłodziło, ale to nic. Zapach niesamowity. Najgorzej z wyciągnięciem tego. Nie wiem, czy widać, jaka niesamowita ilość galaretki. A tutaj nie było w ogóle dodawane żelatyny. Coś niesamowitego.
Zobaczcie, jak to się fantastycznie kroi. Czy to do kanapek, czy do drugiego dania. Poezja. No naprawdę, jeśli chodzi o smak, petarda. Jakie smaczne. Tak więc, po co kupować konserwy, kiedy możemy sobie zrobić sami coś tak fantastycznego. Tak więc, kochani, jeśli się podobało, działajcie. Życzę wam smacznego i do zobaczenia. A ja teraz idę zajadać. Przepyszne.